Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, mikro, makroekonomia i wiele innych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. A dzisiaj Wam chciałam... Aha, no oczywiście naturalnie, że pomagam swoim studentom z różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej możecie od razu mailować do mnie na zadania@projekty.małpa.wp.pl wraz z załącznikami do tych zadań. Gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z ekonometrii, dokładnie z programu Gretel do ekonometrii przeznaczonym, w elemencie takim jak stworzenie wykresu szeregu czasowego i wykonanie tak zwanego korelogramu. Jeżeli ja już na innym filmie pokazałam, że teraz jeszcze raz to powtórzę, że jeżeli zbudujemy model ekonometryczny, że na zysk wpływa produkcja, bo raczej to produkcja wpływa na zysk, to możemy wykazać, że jakaś zależność występuje, ale na przykład tylko w 25 prawie procentach zmienna X, czyli produkcja, wpływa na zysk. Jest to dość jeszcze umiarkowany poziom wyjaśnienia, ale jeżeli na przykład do modelu, który pokazuje, że na bieżące zysk wpływa bieżąca produkcja, dokonamy taki element jak analiza korelogramu i teraz sobie powiedzmy klikniemy, że OK, 8, to nawet nie patrząc na ten wykres, tylko na tabelkę opierając się, analizując tak zwaną funkcję autokorelacji cząstkowej, tu jest powiedziane, co to jest. O, właśnie, pięknie. W nowej wersji widzę Gretla, już jest wyjaśnienie przy okazji właśnie o co chodzi z tymi gwiazdkami, to zaraz sobie pomoże i powiemy w oddzielnym filmie. To w tym momencie musimy zauważyć, że na przykład na bieżący zysk, bo ja zrobiłam tą analizę dla zmiennej zysk, zobaczcie, dwie lub trzy gwiazdki pojawiają się dla czwartego opóźnienia, trzeciego i drugiego. Oznacza to tyle, że najwyższym rzędem tutaj ostatnimi, powiedzmy, opóźnieniami są czwarte opóźnienia. Patrzę tylko najlepiej na kolumnę PACF. Oznacza to tyle, że dobrze do modelu dodać opóźnienia rzędu czwartego dla zmiennej zysk, bo aż zysk sprzed czterech kwartałów teoretycznie może, ale to się oczywiście może zredukować, wpływać na zysk bieżący. Bo nieraz jest coś takiego, że autoregresja, czyli to, że wcześniejsze wartości wpływają na bieżącą, jest to codziennością każdego z nas, że to, co robiliśmy wcześniej, wpływa na bieżącą nasze działania i również jest to w przypadku na przykład zysków firm. To, jakie zyski firma generowała, wpływa na bieżące zyski, to na pewno należy zwrócić uwagę. A więc patrząc nawet tutaj na wykresik, widać, że kreski czerwone, które są powiedzmy tym odzwierciedleniem tego współczynnika autokorelacji któregoś tam rzędu, widać, że tu przekracza dolną krytyczną, tu górną, górną, pozostałe w miarę się tam zaczynają chować, czyli są w granicach normy. Oznacza to tyle, że może zysk sprzed dwóch, trzech, a nawet czterech kwartałów wpływać na bieżący zysk w przedsiębiorstwie, a więc jeżeli teraz ponownie zbuduję model, gdzie na zysk wpływa produkcja, to jeżeli kliknę element opóźnienia i dla zmiennej zysk wprowadzę opóźnienia aż do rzędu czwartego i zobaczcie, zrobił nam się ładny podgląd tutaj, to w tym momencie i kliknę OK, co się pojawia? O, powiększmy sobie to okno. No, od razu widzimy, że nasz współczynnik determinacji zyskał na jakości, bo prawie z 25% wskoczył na 67%. I co to mi to daje, że teraz mam zestaw model, gdzie w tym momencie na zmienną zysk wpływa więcej zmiennych, jest model bardziej skomplikowany, ale jego jakość na pewno wskoczyła i współczynnik determinacji zwiększył się i błąd standardowy reszt tutaj 24 po przecinku na pewno względem tamtego modelu pierwszego, aha, ja już go zamknęłam, jest niższy. Teraz oczywiście byście musieli dokonać metody eliminacji a posteriori, ale ja już tego tutaj w tym filmie nie zrobię. Na innym moim filmie jest właśnie ta metoda
metoda eliminacji w programie Gretl omówiona. Ja kończę nagrywanie tego filmiku. Dotyczył on wykonywania wykresów szeregów czasowych, wykonania tego modelu ekonometrycznego wraz z analizą korelogramu i wprowadzenia zmiennych opóźnionych zgodnie z wynikami tej analizy korelogramu. Jeżeli potrzebujecie omówienia do swoich projektów, wskazówek, jak najbardziej możecie mailować na zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu pliki z zadaniami, postaram się do Was odpisać, jak tylko będzie możliwość, a Was zapraszam do subskrypcji kanału, do subskrypcji tego filmu, udostępniajcie te filmy znajomym, czy na Facebooku, czy na forach, gdzie funkcjonujecie w grupie i korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy, czy to w postaci pojedynczych filmów, czy całych gotowych playlist, m.in. tutaj z programu Gretl. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.